Witam. Siemaczko, ziomeczki. Siemaczko, ziomeczki. Dokładnie. Tutaj właśnie nagrywamy nasz nowy challenge, Whisper Challenge. Whisper Quiz Challenge. Ja tłumaczę zasady. Ja prowadząca zadaję pytania, na które moi uczestnicy i uczestniczki mają odpowiedzieć. Mają słuchawki, głośną muzę, praktycznie nic nie będą słyszeć raczej. I tej muzyczki zaraz jak Halia coś puści, będę u niej słyszała. Nie mam pojęcia, o czym mówisz. Would you believe in? Będzie American Pie. Say love me, statkiem, statkiem, materialne. Mamy pierwsze pytanie. Proszę, ustawi normalne. Pytanie numer jeden. Nie mam pojęcia, o czym wy się dogadujecie. Z zakresu literatury. Kto napisał Harry'ego Pottera? Ja mam dwa pierwsze słowa. Powtórz jeszcze. Drugi raz powiedz. No. Kto napisał? Kto napisał? Harry'ego Pottera. Apolonie. Ciszej mów. Okej. Okay. Jeszcze jeden, jeszcze jeden. Kto napisał Harry'ego Pottera? Dobra, ja wiem, ja wiem. O nie, ja prawie już mam. J.K. Rowling. Kto napisał coś tam? Daj odpowiedź. Ha? Odpowiadaj. Mickiewicz. Pytanie z zakresu matematyki. Ile to 3 razy... Trochę wolniej! Co takie... No, wolniej, wolniej. Ile to 3 razy 2? 6! Jeszcze jeden. Trudne pytanie. Ile to 3 razy 2? 6. Pytanie numer 3. Czekaj, ciszej teraz. Jak się nazywam? Już spytasz? Troszeczkę wolniej. Nie. Jak się nazywam? Jeszcze raz, jeszcze raz. Ja cię prosiłam nas o coś. Mamu, nagrywamy na razie. Jak się nazywam? Ty powiedziałaś jak się nazywam, czy jak się nazywasz? A, wiesz, Janek. Julia. Trzy tak. Punkty mam, Esta. Kolejne pytanie. Jaki jest dzisiaj dzień tygodnia? Jaki jest czas na koncie? Jaki jest dzisiaj... Drugi raz! To 28 marca. Jeszcze jeden. Tygodnia. Ostatnie to było tygodnia, czyli sobota. Sobota. Piąty. Jaka? Już mówisz? Jaka rzeka przepływa obok nas? Jaka babka przepłynęła obok nas? Jaka rzeka przepływa obok nas? Obok nas. Jaka rzeka przepływa obok nas? Narew. Krab. Łatwo. Kania, twoja odpowiedź? Nie wiem, o co chodzi. Chodzi o jakąś rzekę na pewno. Nie wiem, w krab. Weź sobie same głośne piosenki po prostu. No to sobie ustaw muzykę w końcu. No. Ja tylko się nie wiem playlistę rockową, nie wiem coś takiego, coś głośnego. I tak nie wiem zagadać. Daj, ja ci dam jakąś piosenkę. Za kogo w tym roku się przebrałam na halu? Co? Przebrałam na... Czemu takie dwoje? Totalnie nic! Usłyszałem bardzo złe rzeczy, ale... Ja nic nie rozumiem! Jeszcze raz, jeszcze raz! A, już chyba wiem! Kto za... mnie przebrał? Za klauna. Kto się za ciebie przebrał? Julka! Pamiętam, bo... Na Halloween, na Halloween! No nie? Przez dłuższy czas miałam jej zdjęcie klauna w Julka, kontaktach, jak ona dzwoniła na klauna. 100%! No tak, no Julka. 100. Ale się dogadaliście. 7. Jaku? Książkę teraz czytasz. To już kolejne pytanie jest? Na czym? Coś na czym? Jeszcze, no, jeszcze raz. Jaką książkę teraz czytasz? Nie czytam żadnej, bo jestem głupia. Perdedurkę ty czytasz. Pytanie było to, książkę teraz czytasz? Ja nie czytam żadnej. Co? No? Co? Tak, jesteś. No jesteś. Co? Ja jesteś. Też? Jesteś głupia. O co ci chodzi? Jesteś głupia. Nie obrażamy się. Czytasz książki? Jakie pierogi? Pierogi? Pierogi. Ruskie. Ruskie, no. No, dobra, ruskie. 8. Na jakim kontynencie
się znajdujemy. Jezu, jakie długie, ja usłyszałam jak zasypia się w czymś tam. Jak myśli, gdzie ja się zasypia. Na jakim krzaku zasypiamy? Co? Na jakim krzaku zasypiamy? Co? Jeszcze? Zasypiamy, na jakim krzaku, co nie? Piknik gdzieś... Co? Ty coś? Na jakim kontynencie się znajdujemy? Jezu, ja nie zrozumiałam żadnego słowa oprócz nie. Jak. Na jakim? Jak zaśpię, to co robię? Czy coś takiego? To nie wiem, w sumie pewnie nie przychodzisz do szkoły. W jakim miejscu coś robiliśmy? Ale co? Trzeci raz? No to bez sensu pytanie jest. Ja tylko słyszę na jakim kontrargumencie. Ale dalej już nic nie rozumiem. Coś tam robimy, znajdujemy? Odpowiedź brzmi dwa. Dobra, późno idziesz do szkoły i nauczyciele się na ciebie wściekają. Nie! Wiem! Po prostu nie jesz śniadania! Dziewięć. Czy w Polsce mamy pandemię czy epidemię? Nie. Czy w piwnicy mamy babcię czy apokalipsę? Ja słyszałem coś w Polsce. Coś w Polsce. Jeszcze raz. Co to za czy pytanie? Czy w Polsce mamy? Czy w Polsce mamy? I dalej nic! To jest to, co ja powiedziałam! Czy w Polsce mamy? Tylko co my mamy? Epidemię mamy! Co? Pandemię? A wiem! Tylko co? Pandemię! Epidemię chyba. Ale Nadia, co ty mówisz? 10! Pytanie numer 10. O, sorry, bekłem. Jakiej piosenki teraz słuchacie? Wiem! Nie, czekaj, w jakim momencie teraz? Moja nazywa się Tak Obo, I Like Youngblooda. Jakiej piosenki teraz słuchasz? A dobra, to łatwe. Die A King, I Am Jake Hill. Ej, a to było piosenki czy playlisty? 11. 11. Jaki jest wasz znak z odjaku? Lew. Jaki jest nasz, wasz? Jaki jest wasz? Ale ty jesteś lamusem, ty jesteś tu taki słaby. Ja tak to robię. Co? Powiedz jeszcze raz, ostatni. Jaki jest twój znak zodiaku? Jaki jest mój znak zodiaku? Waga. Dobra, wiedziałem, ty lamusem jesteś. Ja powiedziałam lew, a ty? Jesteś lamusem, no. Jesteś. Tak? Tak? Otwieraj bardziej, bo ciebie nie rozumiem. Jesteś lamusem, tak? Kogoś przygniotłeś? Bolą mnie usta? Nie wiem, o co ci chodzi. Nie, ja tobie też nie mam, o co ci chodzi. 12 pytanie. It's a way, I miss you all day. Why ain't you here? O, ej, znam to. Jak się dziś czujesz? Jak się używa uszy? Jezu, jak się szczysz w odkurzacz? Ja nie chcę do odkurzacza, ja nie wiem, co ty tam robisz. Drugi raz powiedz. Coś na si, jak się si... Ja już wiem, co to jest za pytanie na 100%. No, dobra, nie, to nie ma sensu, ale usłyszałem, jak się czci buzdę. Odpowiadam na pytanie po prostu, o tak, ja się czuję dziś wspaniale. Pewnie trzeba się pójść i się modlić, albo coś robić w związku. Medytować, trzeba medytować, pamiętajcie. Nie mówię za głośno. Tak. Spróbuję ciszej, ale strasznie nie umiem cicho mówić, jak mam te słuchawki. Słyszysz mnie? Co? To jest koronawirus. Kto jest twoją? Ale co? Kto to jest Agnieszka Chylińska? Zrozumiałam tylko co. A kto? Ej, przysięgam, usłyszałam tylko co. No to odpowiedz. Nic. Co to jest Agnieszka Chylińska? To jest aktorka. Coś się smaży. Na oleju. Agnieszka Chylińska. No. Więc usłyszeliście to właśnie tutaj, koronawirus to Agnieszka Chylińska oraz nic. 14. W którym roku była bitwa pod Grunwaldem? Nie! W którym roku mama przyszła pod nasz dom? Nie wiem. Nie wiem, o co ci chodzi tych pytaniach. 400... W którym roku była bitwa pod Grunwaldem, bo ja nie wiem. No, co z mamą? Mówię? Pytam, w którym roku była bitwa pod Grunwaldem? W którym roku była bitwa pod Grunwaldem? 1410. Ja nie wiem, w którym roku była. Tysiąc... Albo 400. Ty nie wiesz? Jaki frajer! Piątka z historii jest. Co? Nie za piątka, za historię, piątkę masz. A ty wiedziałeś, w którym roku była? No 1410. W którym? Rok. Bitwa pod Grunwaldem. W którym roku? Bitwa pod Grunwaldem. W 54? Ta, no. Jeszcze raz. XX wieku. To jest jeszcze raz liczne. XX wieku. Jeszcze? W XX wieku. Co? W XX wieku.
W 2000 roku, dalej, od razu, kurde. Z twojej urodziny była. Ostatnie. Been about the things that we could be. Lady, to jest za cicha. I've been loving of the heart. We'll be kind of stars. Podpowiedz mi trochę. Podpowiedz mi, daj mi wskazówkę. Kategoria. Kinematografia. Geografia? To wyreżyserował. Jakie długie słowo! Kto wyreżyserował horror Uciekaj? Chyba wiem, o co chodzi, ale nie mam pojęcia, co on zrobił. Kto wystalkował kota w butach? Ja słyszałem koko na sterydach. Kto wyreżyserował koko na sterydach? Znaczy po prostu koko pewnie. Nie mam pojęcia. Odpowiadajcie. Nie wiem. Rzucę jakieś nazwisko. Moim zdaniem wystalkował go ten. A ja wiem, kto go wystalkował. Król. Bo go zatrudnił na ty ten. Wiesz? Wystalkował, a później zatrudnił na to, żeby do Shreka poszedł. Jaką masz? Ty? Ja wiem, król. Król wystalkował kota w butach.